Siemaneczko. Zobaczcie, co się stało z alokazją Cariodoro. To jest sadzonka, którą sobie zostawiam. Znaczy odciąłem od matki, nie ma za dużo korzeni. No i trafiła na takie konkretne palące słońce. To jest po dwóch dniach. Czekajcie, mikrofon przyczepię sobie. Zobaczcie, co się porobiło. Takie buty. O. Ale środkowy jest spoko. Także jak dostaniecie jakąś roślinę i wam popali, to nie ma co się tym przejmować, bo to da radę. Co u pomidorków? Poobławiałem, czy jak to powiedzieć, poodrywałem liście od spodu. Tutaj tak samo jak widać, cały czas jeszcze owocują. Jeszcze muszę, znaczy się tam już zaraza, już, ale już po jednym, dwa pomidory zostały, powiedzmy, to już po prostu tego nie pryskałem. Ale ten czarnuszek, czy to powiedzieć taki czarny kolor, to jest Black Sherry odmiana, jest zajebista. Zobaczcie, ile gron jeszcze wisi. Łot groma i są bardzo smaczne. Jedne z lepszych, także śmiało możecie, ale tu odrosty porosły, kupować sobie odmianę Black Sherry. Nie wiem, jakoś tak się mówi. I je sadzić. Coś wam pokażę. Rośnie sobie tu. No tu drugi jeszcze mały posadziłem później i zaczyna też owocować. Patrzcie, grono. To trzeba urwać. Zaraz powycinam. I nie urwałem, bo mi się szklarnia kończy, tylko puściłem w prawo i leci tam. I jeszcze sobie tu rośnie. O, zaraz zacznie się łamać. I tu grono, że puść, patrzcie. Tak musiałbym już obciąć, bo by się tutaj nie mieściło. I jeszcze tam puszcza grona. Także kurde. O, tu mogę podać przykład. Tak samo tam leci, leci tam w środku, tu leci i tu puściłem. Cały czas sobie idzie. Chwila. Dobra. I tu sobie dałem sznureczkiem. I chcę zobaczyć, ile to będzie rosło do zimy. I patrzcie, tu już musiałbym dawno obciąć, bo to leci stamtąd. A mimo to podwiązałem, tu podwiązałem i kolejne grona. Toś to się pleni jak króliki. Albo coś innego. Nie będę mówił. Chyba idzie ten. Zimno, wróć. No możliwe, bo jutro ma być zimniej. Bo już słońce, powiedzmy, że zaszło, a jest jeszcze w miarę dzień i idzie na zmianę pogody. Niestety. Chyba skończą się w końcu te ciepłe dni. Trzeba tu będzie podlać. O, pomidory te śliwkowe cały czas sobie rosną jeszcze. Ale już też jakieś choróbsko dopada. Ogólnie to tak, choroba i w całym tym roku cały czas ryją krety. Bez siła. Bez siła po prostu w tym roku. I zawsze korzenie trochę podniższy. I dupa, nie? Pałczychy testowo wysiałem takie malutkie z miesiąc temu, o tam. Zobaczcie. Pełno pałczych sobie rośnie. Zawsze to jakoś tam bulwy podrosną i tak schowane są między miskantem a szklarnią. Dawno to z tyłu nie byliśmy. Nie byłem? Wy też? Patrzcie, co tu się dzieje. Jak tu mi akty nigdy ja, czy jakiej tam ta. W kiwi mini czy coś, jak to wszystko tu obrosło. Plus winobluż pięcio, trójklapowy, nie pięcio. Plus tutaj zarosło sobie konkretnie winogronem tym fioletowym. Aż wraz wlazło tutaj ten winobluż na północną ścianę. No kurde, tak zarosło, że no taka dżungla się zrobiła. Trochę szkoda, bo tu mam malinotruskawki i słabo rosną. No mają ewidentny brak wody. Olałem to w tym roku. Ale patrzcie na winobluszcz. I to wszystko się pięknie wybarwi. Uuu, to trzeba winogronka zbierać już. Zobaczcie, też to można pędzić wino. O kurde, jakie dojrzałe okrutnie. One. Kurde. Pu. Te winogrona są jakieś dziwne. Ale na jakieś tam soki spoko. Nie, no ładne porosły. Co tu się dzieje? Maliny. Pełno malin. Też cały czas jemy. Zaraz wam pokażę. A nie, to Paulownie to widzieliście. Znowu taki film o dupie Marynie, bo nie wiadomo, co kręcisz o egzotykach cały czas. Tu się trochę nuda robi. Dla mnie nuda się robi. Nie wiem, czy pamiętacie, kto oglądał, co ta Polonia się złamała 2 lata temu. Ona teraz taka podrosła. O, gdzieś w którymś filmie na wiosnę mówiłem, że zobaczycie, jak pociągnie tak z 5 metrów i już będzie prawie 5 metrów. Tak sobie to podrosło. Także fajna sprawa. W tym roku wysyp jeżyny jest ogromny, ale widać też brak wody. No po prostu mówię, olałem w tym roku tył,
Zawsze tu też stawiałem zraszacz. Kurde, może bym postawił jeszcze zraszacz. Chociaż deszcze mogą przyjść. Zobaczę, jak nie, to jutro postawię. No, tak to wygląda. Miałem nic nie kręcić jak zwykle, ale coś tam popierdzielę, aby coś było dobrego. O, brzoskwinki dojrzewają. Zobaczcie, tylko kurde, też taka susza, że pewne jednego roku były wielkie, a w tym roku są takie, wiecie, byle jakie te jeżyny. Ale tu mam jakieś gigantyczne te słoneczniki. Patrzcie, szklarnia ma z przodu 2,40, tu po prawej, jakoś tak. No to te słoneczniki mają ponad 3 metry. No i zaraz odpalam deszczownię, niech leje wodę znowu. No bo widać, że troszeczkę liście klapują, ale będzie bydla. Chyba że przyjdzie jakiś wiatr i połamie to w piździec. Już tak bywało. Dobra, odpalę sprzęta. Ale wielkie, patrzcie. Te no. Chwila. Też jeżynkę tu posadziłem przy szklarni. I tu jest zawsze cienia bardziej, trochę więcej, to i mokro mają. Jeden słodki, drugi taki kwaśnocha. Tadam. I patrzcie, jak odpalam system. Woda znowu leci tam. Tu idzie na jeden zraszacz, tu idzie na drugi zraszacz. Zara odpali podlewanko krzaczorów. 3, 2, 1, dawaj. O, tam już słychać, chodzi. Kurde, trochę wąż zagięty. Ała, polało mnie. Nie. A, trzeba naciągnąć. No i tak u mnie wygląda podlewanie. Kurde, tu jest wąż dziurawy. Leje po nogach. No, zaraz obkręcimy. Niech leje na Waszyngtonie. Kurde. Znowu te kurde. Przejdźmy jeszcze do eskulenty. Do kolokazji eskulenty. Wiecie co? Pobiło rekord Kaliodora eskulenta. Wróć, tu jest Kaliodora. To jest kolokazja olbrzymia. Jeszcze raz, patrzcie, tu o, woda się leje. Chwila. Wielkość pokazuję. O, tu są. O, złapię. Zobaczcie, ta po lewej. Tu z tyłu. Ile jest większa niż ta? Skubanek to rośnie. Trzeba podpędzić te bulwy i zobaczyć za rok, jakie to porośnie wszystko. Patrzcie. Patrzcie, jaki to jest liść. No ten to już jest po prostu gigantyczny jak dla mnie. Czy takiego liścia to ja nie miałem, szczerze. Kurde. Konkretny. Tutaj... No dobra. Nie za bardzo tak kręcić, jak leje. No. Tutaj drugi sobie zraszacz popieprza. I one się kręcą powoli. Basioka jeszcze luknijmy. Jak tam podrosło trochę w basioczku. Uwaga. Cały czas banan się tworzy. Ale już o. Płatki odpadają. Ale banany się trzymają. Dobra, muszę uciekać. Asykimensis zrzuca, tak jak mi napisaliście, że może nie być zapalacza i dwa banany wiszą i co się otwiera, to te banany spadają. Sykimensis nie zrzuca, ale niestety. Basio, wróć, odwrotnie. Basio nie zrzuca, ale Sykimensis zrzuca banany. Dobra, nagadałem się. Nie wiem, czy to warto wrzucać takie filmiki. Ktoś tam ogląda z Was, nie? Bo dla mnie to już jest nudne w sumie. O, patrzcie na to. Ten setę zielonolistny. Selfie. Pięknie podrósł. I w tym roku nie zaetnę go tak nisko jak w tamtym, co go prawie straciłem. Jak w tym miejscu gdzieś go trzachnąłem, gdzieś tu. W tym roku po prostu zetnę gdzieś tutaj. Kurde, szkoda, co? Żeby tak przezimować takie bydlaki, żeby miał takie warunki konkretne. Nie wiem, pół ogrodu tu oszkił. To byłoby coś, no ale ile to pieniędzy? To się w głowie nie mieści. Jeszcze wybudować pół biedy, ale potem to ogrzać.
O Jezu, no. No i co? Miałem nagrać te porównanie tutaj tych wielkości. Chociaż po co nagrywać, jak to widać, jakie to wielkie. To jest w huk wielkie. To jest naprawdę wielkie. Bardzo dobra miejscówka na tutaj rośnięcie tych badylków moich. O, disco polu sąsiadów popierdziela. Dziewczyny piszczą, coś leci. Pójdźmy jeszcze do szklarni. A co tutaj? Nic! Nagrywałem ostatnio. Banan. Zobaczcie, jak szybko. Wczoraj pokazywałem, ile rósł. Dzisiaj już troszeczkę się wysunął. Za dwa dni powinny być tak jak tam banany. No i ten też zaczyna sobie rosnąć. O, papaja schnie. Wody. A on pokaże jeszcze, jak podlewam do góry. W ogóle muszę nalać do beczki wodę. Bo tutaj sobie trochę mam za mało. O. Mój system wchodzenia po schodach. No nie ma innej opcji. Brugmansia dzisiaj nie przyzdechła, bo wczoraj konkretnie zlałem wodą. A jak nie zlejecie wody i macie brugmansję, to to jest po prostu kataklizm. Momentalnie ona aż się wygina w dół. Co tu się dzieje? O, to jest ta papaja. Nie. To nie jest ta papaja, co z nasion. Omyłka. Leje się trochę na dół. Kaktusy. Kurde, nie nagrałem w tym roku ani razu z timelapsa, jak to rośnie. O, zobaczcie, jak było gorąco. Aż liść po prostu spaliło praktycznie, bo był przy szybie. Musy velutina, no. Wyschnięty jest. O, następny banan od Michała. Burmans Blue też widzę. Aż klapły te liście. Potem naleję wody do beczki i zrobię tu kąpiel ciśnieniową. Po liściach, przy okazji pozbywając się z początków przędziorków. Wczoraj pytaliście jeszcze o co to tam jest. To jest papaja, przypominam. Mam trochę papaj. O, tamta papaja jest z moich własnych nasion. I jak na razie rośnie. Kurde, co tu się dzieje? O, to jest moja własna, prywatna, dwuletnia papaja. I w tym roku niestety, ale nie doczekam się kwitnienia. Gruba jest, naprawdę. No i rozkrzewiona na dwa. Na razie tam żadnych zalążków nie widać. A może i widać, tam w środku coś się dzieje. No tak jak mówiłem w poprzednich filmach, spróbuję tu dogrzewać zimą, jak będzie mi się chciało. Będę musiał kupić rury, bo piecyk mam taką rakietę, że na przykład zarzucę na noc trochę węgla. No i to będzie trzymać jakoś tą temperaturę. Grzmi. Jebnie. Tak. Jebnie deszczem. Jak już grzmi. Dobra, starczy tego gadania. Trochę się nagadałem, bo trzeba wrzucić filmik. Begonie kolejne sobie ukorzeniłem. Patrzcie, jakie piękne. O, różności. A i powiem wam, widziałem na którejś grupie, że ten środeczek to mogą być kwiatki. O, przeważnie z takiego czegoś kwiatki wychodzą. To może się uda to w szklarni. To jest plumeria. No ale co? Jezu. Zobaczymy, co to z tego będzie. Dobra. Muszę nalać wody. Także muszę kończyć do tej beczki tutaj, żeby potem z tej beczki ciśnieniem sobie polać tu po wszystkich roślinach. No. Także kończymy filmik. Palmy muszę też podlać. Zobaczcie, jaka Sahara. Sahara okrutna. Albo przestawić te zraszacze. Niech, chociaż kurde, jak grzmi, to może zaraz coś pipiźnie. No. Kany Stuttgart. No, w życiu mnie powiedzie, że się tak rozrosną. Patrzcie, ile ich tam jest. Szok normalnie. Szok, jeszcze raz szok. Dziwidła pięknie sobie rosną. Mają półcień. Nic im nie jest, podlałem ją konkretaście. Miskant olbrzymi też ładnie podrósł ostatnio, mimo tej suszy. I w ogóle. No. Dobra. Dziękuję. Na razie.